Siemanko, z tej strony Anaboliczny Trener. W dzisiejszym filmie przybywam do Was z tematem dotyczącym redukowania nadmiaru masy ciała, a konkretniej utrzymania jak największej ilości masy mięśniowej na redukcji. Oczywiście masa mięśniowa jest bardzo istotna, zwłaszcza dla osób, które chcą po prostu dobrze wyglądać, ponieważ dzięki niej ta sylwetka robi się estetyczna. W momencie, kiedy redukujemy masę ciała i nie trenujemy siłowo, to robi się ta sylwetka taka trochę sflaczała i niekoniecznie dobrze wygląda, estetycznie wygląda. Dlatego też warto jest trenować siłowo i dlatego warto jest tak trenować, żeby utrzymywać jak największą ilość tej masy mięśniowej. Oczywiście tkanka beztłuszczowa, czyli między innymi mięśnie, ma też wpływ na chociażby zapotrzebowanie energetyczne. W momencie, kiedy coraz mniej mamy masy mięśniowej, tym niższe jest zapotrzebowanie. Tak samo im mamy więcej tej masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała, tym wyższe jest nasze zapotrzebowanie. Także też warto dlatego jest trenować siłowo w momencie, kiedy się odchudzamy. Także już nie przedłużając, ponieważ ten wstęp troszeczkę się wydłużył, lecimy z tematem sposoby, jak ograniczyć spadek masy mięśniowej na redukcji. Zapraszam. Na początek może wyjaśnię podstawowe terminy, czyli MPS i MPB. Synteza protein oraz rozpad protein zależy nam przede wszystkim na tym, żeby jak najmocniej nasilać MPS, ponieważ to będzie prowadziło do rozbudowywania naszej masy mięśniowej i będzie oczywiście ograniczało rozpad naszej masy mięśniowej. Także MPS powinno przeważać. Przeważa w momencie, kiedy na przykład trenujemy siłowo, to wtedy przeważa na przestrzeni doby. Po treningu przez 24-48 godzin to MPS jest podniesione. Przeważa również w momencie, kiedy na przykład zjemy sobie posiłek wysokobiałkowy, wtedy też MPS rośnie. MPB przeważa w momencie, kiedy na przykład nie trenujemy siłowo, kiedy odchudzamy się, kiedy mamy deficyt energetyczny, kiedy mamy na przykład niedobór białka, w momencie również, kiedy mamy niedobór snu. Także tego typu czynniki będą wpływały na to, czy przeważa synteza protein, czy przeważa rozpad protein. Możemy to sobie wyobrazić w formie cegiełek. W momencie, kiedy przeważa synteza protein, to powoli ten mur jest budowany dzięki temu, że powoli dokładamy każdej cegiełki, a w momencie, kiedy MPB przeważa, czyli rozpad protein, to ten mur jest niszczony krok po kroku i naszym oczywiście zadaniem jest to, żeby zmaksymalizować syntezę protein, żeby oczywiście utrzymać jak największą ilość masy mięśniowej. Podstawowe pojęcia mamy wyjaśnione, możemy przejść do tych szczegółów, które pozwolą nam utrzymać masę mięśniową na wysokim poziomie. Podstawa to oczywiście trening siłowy. Bez niego po prostu krok po kroku powoli będziemy zmniejszali nasze rozmiary, aż do tych rozmiarów, które jesteśmy w stanie utrzymać, nie trenując na siłowni. Jak powinien wyglądać taki trening? Praktycznie tak samo jak przy budowaniu masy mięśniowej. Zmienia się oczywiście ilość paliwa, którą dysponujemy, ponieważ mamy coraz mniej kalorii, coraz mniej energii. W związku z tym te treningi nie mogą być zbyt długie, zbyt objętościowe, ponieważ nie mamy paliwa i musimy poświęcić tą ilość pracy na to, żeby być w stanie się zregenerować. Dlatego też ilość pracy, czyli objętość, powoli powinna się w trakcie trwania redukcji zmniejszać. Oczywiście w pierwszych 2 miesiącach jesteśmy w stanie wycisnąć z siebie troszeczkę więcej, ale później już w trakcie trwania powinniśmy coraz mniej pracować, coraz mniej czasu spędzać na siłowni. Głównie skupić się powinniśmy na budowaniu siły, utrzymywaniu jej. Jak największa intensywność, oczywiście tak, żeby się zregenerować i powoli coraz mniejsza objętość, tak żeby nie przesadzić i również być w stanie się zregenerować. Ja sam dla przykładu na swoich redukcjach biłem często rekordy, starałem się utrzymać masę mięśniową, jeżeli byłem w stanie to też robić postępy i dzięki temu utrzymywałem masę mięśniową. Drugi podpunkt to tempo. Odpowiednie tempo będzie bardzo istotne w utrzymywaniu masy mięśniowej. Przede wszystkim powinniśmy skupiać się na tym, żeby utrzymywać się w tych zalecanych widełkach od 0,5% masy ciała tygodniowo. Powyżej tych widełek raczej nie powinniśmy wychodzić, chyba że mamy nadwagę, chyba że mamy otyłość, to wtedy możemy na początku troszeczkę przyspieszyć ten etap redukcji odchudzania, ale później im niżej z procentem tkanki tłuszczowej, tym bardziej powinniśmy starać się
być w tych widełkach i to przy tych niższych wartościach, czyli 0,5% na tydzień. Tutaj dla przykładu badania, w którym uczestnicy przez 5 tygodni stracili 5 kg, 1,5 kg to była beztłuszczowa masa ciała, czyli masa mięśniowa częściowo, i 0,9 kg to tłuszczowa masa ciała. Z kolei druga grupa uczestników, którzy redukowali, ale 5 kg stracili w ciągu 15 tygodni, 0,5 kg to była beztłuszczowa masa ciała, a 1,5 kg to tłuszczowa masa ciała. Czyli mamy jasny wniosek, uczestnicy badania, którzy stracili 5 kg w ciągu 5 tygodni, stracili również o wiele więcej beztłuszczowej masy ciała, mięśni. Kolejny podpunkt to białko. Białko jest niezbędne, jeżeli chcemy utrzymać naszą masę mięśniową na redukcji. I tutaj zalecenia mówią jasno, od 1,8 do 2,5 g na kilogram masy ciała. Oczywiście mamy również inne zalecenia, czyli 2,3 do 3 g na kilogram beztłuszczowej masy ciała. Ale z racji tego, że bardzo często jest tak, że nie jesteśmy w stanie określić tej ilości beztłuszczowej masy ciała, wtedy po prostu poleca się te widełki pierwsze, czyli 1,8 do 2,5 g. Ja sam polecam minimum te 2 g na kilogram masy ciała. Dzięki temu wiem, że jesteśmy w tej bezpiecznej granicy i tego rodzaju postępowanie oczywiście będzie prowadziło do tego, że utrzymamy większą ilość masy mięśniowej. Ostatni podpunkt to sen. W momencie, kiedy nie dbamy o sen, kiedy śpimy za mało i się odchudzamy, czyli zazwyczaj poniżej tych 6-7 godzin na dobę, znacznie zwiększamy rozpad protein, co oczywiście prowadzi do tego, że więcej beztłuszczowej masy ciała, mięśni tracimy na takim odchudzaniu. No i oczywiście, żeby nie być gołosłownym, badanie, uczestnicy przez 14 dni odchudzali się, jedna grupa spała po 5,5 godziny, druga grupa spała po 8,5 godziny na dobę. Obydwie grupy straciły 3 kg, jednak ilość beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała była różna w obu grupach. Grupa, która spała 5,5 godziny, straciła średnio 0,6 kg tkanki tłuszczowej, reszta to była beztłuszczowa masa ciała, czyli 2,4 kg. Natomiast druga grupa, która miała więcej snu, straciła 1,6 kg tkanki tłuszczowej, reszta to była beztłuszczowa masa ciała, czyli 1,4 kg. To jasno pokazuje, że sen jest bardzo istotny, zwłaszcza w momencie, kiedy się odchudzamy. Także to było tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że coś sensownego z niego wyniesiecie. Jeżeli się podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę, suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Łapy tym razem nie zostawiam, bo jestem w swetrze, także no i tak nie będzie spektakularnego efektu. No i co, w sumie to tyle. Widzimy się oczywiście w następnym materiale. Na razie.